Reklamy właściwie trudno jest czytać w sposób świadomy i jakoś mieć nad nią namysł, bo reklama istnieje w takich już formach, że bardzo często ich w ogóle nie dostrzegamy, prawda? Marketing, specjaliści od sprzedaży, twórcy reklam docierają do naszych domów, do naszych telefonów, wielkie portale społecznościowe badają każde nasze posunięcie i reklama rzeczywiście zbliżyła się do takiego orwellowskiego właściwie potwora, który gdzieś nad nami jest. Wszystko, każdy najdrobniejszy billboard w tej chwili często jest badany metodami biometrycznymi, coś takiego jak neuromarketing i poszukiwanie danych na temat tego, jak lepiej sprzedawać gdzieś w naszym mózgu, na poziomie komunikatów, przekazów jakichś neuronowych. No, to są rzeczywiście posunięcia rynku, które powodują, że reklama tak naprawdę no, osacza nas już w taki sposób, że często właśnie nie wiemy, że produkt, który dostajemy, który się gdzieś koło obok nas pojawia, został nam podsunięty, bo nas wcześniej zbadano. W tej chwili wielkie centra handlowe zamawiają badania biotechniczne. Osoby w specjalnych kaskach poruszają się po przestrzeniach centrum handlowego i jest badany ich mózg. To, jak reaguje na przestrzeń ich mózg, ich ciało, to powoduje, że wkrótce zapewne jakby te wszystkie metody badawcze, które jeszcze się cały czas udoskonalają, no będą już badały właśnie wszystko, przestrzeń miasta, czyli że przestrzenie komercyjne, konsumpcyjne, środki konsumpcji staną się no, takimi utopijnymi, wszystko wiedzącymi o nas totalnymi przestrzeniami. I tak naprawdę dzisiaj, no, jeśli obserwujemy, jeśli dowiemy się o tym, że zwykły billboard, umieszczenie na nim tekstu jest badane właśnie takimi metodami no, neuromarketingu, to tak naprawdę trochę robi nam się słabo, prawda? Bo okazuje się, że już nawet nie jest ważne to, co czytamy, gdzie jest tekst, ale sama kompozycja billboardu, umieszczenie przekazu w przestrzeni miasta, no jest już tak bardzo no, biologicznie, biotechnologicznie sprawdzane. I jak się przed czymś takim bronić tak naprawdę, prawda? Jeśli ja wchodzę do internetu i każde moje posunięcie jest śledzone. Zapewne prawo na temat reklamy cały czas się rozwija. W Polsce jesteśmy w sytuacji, że prawo, jeśli chodzi o samą reklamę zewnętrzną, jest rozsiane na około 30 różnych aktów prawnych, a i tak przedsiębiorcy bardzo często odwołują się na przykład do konstytucji, jako do takiego, no, do takiej, można powiedzieć, broni w kraju, w którym zakazywano kiedyś handlu indywidualnego, była bitwa o handel w 1947 roku i zamykano prywatne sklepy. No i rzeczywiście w takim kraju trudno jest rzeczywiście cokolwiek ograniczać, a i tak prawo dotyczące reklamy jest przeregulowane, jest za dużo różnych aktów, które opisują reklamę w sposób materialny, czyli wiążą reklamę z medium czy nośnikiem, na jakim się pojawia. Tymczasem zdecydowanie powinno się w prawie dokonać pewnego zwrotu i reklama powinna być w aktach prawnych opisywana jako po prostu przekaz komercyjny w oderwaniu od prawa budowlanego. No bo jeśli ktoś mówi, że billboard to jest jakiś nośnik wkopany w ziemię, no to wtedy agencja outdoorowa robi billboard na kółkach. I jakby biorąc ten paradoks za przykład, można to odnieść też do innych różnych form reklamy. To znaczy, rzeczywiście każde medium w tej chwili można zastąpić innym medium. Spektrum różnych rozwiązań jest tak duże, że właściwie specjaliści od reklamy mogą skutecznie obchodzić prawo. I wydaje mi się, że dopiero takie no, bardziej abstrakcyjne definiowanie ogólne
tych treści komercyjnych w prawie pozwoli rzeczywiście w jakiś sposób ochronić nas. Tylko że też jest pytanie, no właśnie, jak w tym kraju, gdzie rzeczywiście demokracja jest uznawana za ogromną wartość, jak daleko ta ochrona przed treściami komercyjnymi ma sięgać, bo jak dotąd lata 90. i pierwsze lata 2000, pierwsza dekada nowego wieku pokazały, że tak naprawdę w Polsce można wszystko, że reklama może zniszczyć, zdewastować każdą przestrzeń publiczną, że może odkształcić, że brak planowania urbanistycznego i brak zarządzania też właśnie pojawianiem się reklam może spowodować, że niektóre przestrzenie miejskie zostaną bezpowrotnie zmienione. Prawda, bo zostały przekształcone w wyniku różnych powiązań, sprzedaży działek, powiązania tego z prawami własności, przekształcania działek rolnych na działki budowlane. No i w tej chwili mleko już się rozlało, to znaczy w wielu wypadkach jest za późno, żeby coś zmienić.